W większości sieci komputerowych największą ilość hostów stanowią urządzenia końcowe, takie jak komputery PC, drukarki, komputery przenośne typu PDA, które wykorzystują największą liczbę z dostępnych adresów IP. W jaki sposób przypisywane są adresy IP? Dowiecie się Państwo z treści filmu. Adres IP może być przypisany w sposób statyczny lub dynamiczny. Statyczny przydział adresów. Administrator sieci dla każdego hosta ręcznie skonfiguruje kartę sieciową. Minimalne informacje zawierają przypisany adres IP hosta, maskę podsieci oraz domyślną bramę. Adresowanie statyczne stosujemy głównie dla drukarek, serwerów oraz innych urządzeń sieciowych, które muszą być dostępne dla klientów w sieci. Dodatkowo, statyczne przyporządkowanie adresów może zwiększyć kontrolę nad oferowanymi zasobami w sieci. Ręczne konfigurowanie każdego hosta jest jednak bardzo czasochłonne. W przypadku statycznej adresacji IP niezbędnym jest prowadzenie listy aktualnie używanych adresów przez poszczególne urządzenia. Adresy te są określone na stałe i najczęściej nie są ponownie używane. Urządzenia końcowe korzystają z protokołu DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, umożliwiającego ich dynamiczną konfigurację. Protokół DHCP umożliwia automatyczne przyporządkowanie hostowi informacji takich jak adres IP, maska podsieci, domyślna brama oraz innych danych związanych z jego konfiguracją. Poprawna konfiguracja serwera DHCP wymaga określenia zakresu adresów, puli adresów, który będzie przydzielany klientom DHCP. W dużych sieciach usługa DHCP jest preferowanym sposobem przydziału konfiguracji poszczególnym hostom. Zmniejsza ona obciążenie administratorów sieci oraz zabezpiecza przed pomyłkami w adresowaniu. Przydzielony przez DHCP adres hostowi nie jest skonfigurowany na stałe, ale wydzierżawiony na określony okres czasu. W przypadku, gdy host zostaje odłączony od sieci, adres jest zwolniony i powraca do puli adresów. Cecha ta przydatna jest zwłaszcza w przypadku urządzeń mobilnych, które czasowo korzystają z sieci. Podczas projektowania sieci należy przewidzieć pewną ilość statycznych adresów, przynajmniej dla serwerów i drukarek. Serwery i urządzenia peryferyjne są miejscami koncentrującymi duży ruch sieciowy. W przypadku monitorowania ruchu sieciowego przy użyciu programu narzędziowego, np. Wireshark, administrator powinien być w stanie szybko zidentyfikować te urządzenia.